Cześć kochani, witam was wszystkich. Dzisiaj jest poniedziałek, początek tygodnia, 2 października. Zobaczcie, jak ten czas leci. Dopiero Kuba szedł do szkoły, wrzesień, a już mamy październik. Słuchajcie, nie było nas kilka dni i nie będzie nas kilka dni, dlatego że tutaj muszę wam ogłosić dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że robimy sobie przerwę z Kubą, bo kochani, od wszystkiego trzeba odpocząć, również od YouTube. Parę dni, może tydzień, dwa, nic nie będziemy nagrywali, ale to też się wiąże z faktem, że robimy rebranding kanału, czyli kochani, jednak będzie zmiana nazwy. Zmiana nazwy będzie po to, żeby ten kanał się kojarzył dokładnie z tym, w jakiej sytuacji się znajdujemy, gdzie się znajdujemy. I kochani, mam nadzieję, że wam się spodoba. Dużo forma kanału się nie zmieni, może troszkę. Więc kochani, ci co zostaną, to zostaną, ci co odejdą, to odejdą, dzięki, że byliście, a ci co przyjdą, no to cieszę się, że jesteście. Jest kochani ze mną Kuba. Cześć. Idziemy do szkoły, zaprowadzam go do szkoły. I kochani, teraz zobaczcie intro nowego kanału. I tylko mówię, że te zmiany zostaną wprowadzone, kochani, w tym tygodniu. Zapraszam na intro. Czyli kochani, to jest nazwa nowego kanału. Kubie się nie podoba nazwa, mówi, że emigrant, to się źle kojarzy. Ale mi się... nie tyle mi się podoba ta nazwa, co po prostu odzwierciedla to, o czym ten kanał jest. Bo może ja jestem emigrantem 100%, Kuba się tu urodził, czuje się inaczej, nie? Ale Anglikiem, kochani, nie jestem. Więc na tym kanale będzie to, co było, ale bardziej rozszerzymy o sprawy takie społeczne, czyli o mieszkaniu, o emigracji. Oczywiście będzie Kuba, nie? Kuba, perypetie, problemy życia codziennego, kochani. Więc zapraszam gorąco. Kto zostanie, więc mówię jeszcze raz, dzięki, że zostajecie. A komu się ta forma nie spodoba, to dzięki, że byliście. Kochani, my idziemy już do szkoły, odprowadzam Kubę do szkoły. Dlatego jak wiecie, że ten przegląd samochodu dopiero mam w tym tygodniu, więc jeszcze parę dni musimy się, kochani, pomęczyć. No i co, ja do roboty, ja do pracy, cały tydzień mam drugie zmiany, więc Kubę będę brał do siebie wieczorami, nie? Jeszcze nie wiem, w jakie dni, muszę z jego mamą ustalić. I kochani, no i to wszystko, to jest taka aktualizacja. Zaraz jeszcze wam opowiem o śmiesznej sytuacji, jaką miałem w sobotę, która nawiązuje bezpośrednio do vlogu tego, co był na kanale, o tym, jak mój kolega został oszukany na zegarek, bo miałem podobną sytuację. Nie ja, ale byłem świadkiem. Kochani, jak to się odbywa? Więc zapraszam. Słuchajcie, w sobotę byłem w pracy i pamiętacie ten vlog, jak wam opowiadałem, jak zrobili w jajo mojego kolegę, który sprzedał zegarek i wysłał tam komuś i ktoś odebrał przed czyimś domem. I tak mówię, że jak to tak można, przecież nie da się tak, że kurier da komuś paczkę na zewnątrz, nie wchodząc, nie pukając do domu. No i słuchajcie, w sobotę jeżdżę ze swoimi lekami, podjeżdżam gdzieś tam w Londynie pod dom, mam numer 33, biorę paczkę, skanuję, idę i stoi kobieta i pyta się do mnie, czy ta paczka jest pod numer 32. Nie Angielka, nie Polka, takie rysy, no, rumuńskie, no takie bułgarskie, rumuńskie, coś takiego. Ja wiem, że nie, że paczka idzie pod numer 33 i tak sobie poszedłem z tą paczką i tak mi się właśnie przypomniał ten mój kolega, nie? No i słuchajcie, schodzę, paczkę dostarczyłem, schodzę na dół, siadam do vana, mówię, tak postoję, popatrzę, poobserwuję ją chwilę. No i słuchajcie, podjeżdża DPD. Podjeżdża DPD, kurier bierze paczkę, idzie do tego bloku. Ona znowu, ta sama akcja, podchodzi do niego i mówi, pewnie pytała się to samo co mnie, czy paczka pod numer 32. No i patrzę, że kurier kiwnął ręką, dał jej tą paczkę. Ona chwilę tam papieroska sobie zapaliła z tą paczką. Kurier odjechał, a ona, kochani, nie do domu, nie do bloku, tylko poszła z boku. Ja tak przesunąłem się vanem kawałek, a ona wsiadła do samochodu, a w samochodzie trzech kolesi.
oddała im tą paczkę i sobie poszła, a oni pojechali. Czyli kochani, już teraz wiem, jak to się odbywa, czyli odbywa się to w sposób następujący. Wysyłacie komuś paczkę, ktoś wam podaje adres, adres jest oczywiście sprawdzony, bo istnieje, imię i nazwisko lewe. No i wysyłacie tą paczkę i taka osoba sobie stoi cały dzień, bo ma tracking i wie, kiedy ta paczka przyjdzie, i taka osoba sobie stoi cały dzień przed domem i czeka na kuriera, tak zwany słup. Odbiera paczkę waszą i znika. I ani pieniędzy, kochani, z tego, ani paczki. Więc, kochani, sprawdzajcie co i jak wysyłacie. Nigdy nie wysyłajcie rzeczy bez pieniędzy, tak mój kolega zrobił, wysłał po prostu. I ta osoba powiedziała, że jak tylko kurier dostarczy paczkę, to przeleje mu pieniądze. Osoba była niby sprawdzona, konta na Facebooku, zdjęcia rodzinne, to tamto, sramto, więc kolega zaufał. Kochani, mamy teraz takie ciężkie czasy, naprawdę ciężkie czasy są, pomimo tego, że ja mieszkam w Anglii, czy ludzie mieszkają w Polsce, czy nie wiem, w Hiszpanii. Czasy są teraz ciężkie, nie jest łatwo, zarabia się co się zarabia, ceny są jakie są, wszystkie rachunki poszły do góry w ostatnim roku kosmicznie, więc kochani, ludzie kombinują i na przykład ja czy wy pracujemy uczciwie, tyramy cały dzień, cały tydzień, mamy tylko weekend wolny, a są takie łajzy, które właśnie wykorzystują naiwność, kochani, i dobroć ludzi. Nie mam szacunku do takich ludzi i zamknąłbym ich spierdol od razu wszystkich, bo naprawdę, jakby mnie ktoś tak oszukał, że ja, nie wiem, tyrałem tydzień na coś, komuś coś wysłałem i mnie zrobił w jajo, no chyba wiecie co, jakbym taką osobę dorwał, to by była masakra. Więc kochani, uważajcie na siebie. Jak mówiłem, to jest vlog taki krótki, bo zapowiedziałem wam zmiany, jakie będą, czyli od następnego filmu, kochani, już nazwa Emigrant. Jeszcze wam tylko powiem, że jak nagrywałem wcześniej ten klip, to Kuba później mówi do mnie, że ten Emigrant nazwa to taka niefajna, mówi. Ja mówię, Kubuś, ale to jest właśnie nazwa, która odpowiada temu kanałowi. Więc mówię jeszcze raz, te osoby, które zostaną, cieszę się, że jesteście. Te osoby, które odejdą, bo stwierdzą, że content nie jest dla nich, to dziękuję, że byliście. A ci, co nowi przyjdą, oczywiście będę się cieszył. Kochani, zostawiajcie komentarze, na wszystkie komentarze już odpisuję. Mówiłem wam ostatnio zawirowania z YouTube'em, już wam nawet wyjaśnię, o co chodziło z YouTube'em. YouTube blokował moje wszystkie filmy, dawał tak zwanego żółtego dolara i ja nie wiedziałem, o co chodzi, bo muzykę, którą używam, pobieram z serwisu, który się nazywa Upbeat. Dam wam linki. No i to nie jest za darmo, ja płacę za to oczywiście. No i wszystka ta muzyka mi odrzucało prawa autorskie. W końcu się wkurzyłem i napisałem do YouTube'a. A YouTube mi napisał, żebym się skontaktował z tym serwisem muzycznym. Więc ja się skontaktowałem z tym serwisem muzycznym, wysłałem im linki do filmu, wysłałem im numer subskrypcji mojej. I oni mi napisali, że tą sprawę wyjaśnią, kochani, wyjaśnili. Co się okazało, że utwory, które akurat używałem w tych filmach, twórca tych utworów zgłosił je do tego serwisu Upbeat i przy okazji zgłosił je, bo nie wiedział chyba, że tak nie można, zgłosił je do serwisu Artlist. No i kochani, Upbeat moje utwory zatwierdzał, że mogę je używać, bo mam licencję, a blokował mi serwis Artlist. I co się okazało, ten serwis Upbeat powiedział, że oni się skontaktują z Artlist, żeby zdjęli te, powiedzmy to, sankcje na moich filmach i wycofają te piosenki, bo nie może być ta sama piosenka w dwóch serwisach muzycznych, ta sama piosenka, więc to się wyjaśniło. Upbeat powiedział, że się skontaktuje z YouTube'em natychmiast, więc kochani, od tego momentu już nie powinien mieć problemów z blokowaniem filmu, bo wiecie, jak film jest blokowany za prawa autorskie, jak kiedyś rozmawiałem z przedstawicielem na czacie z YouTube'a, on mi powiedział, że to nie ma wpływu na wyświetlenie, ale mi się wydaje, że to ma kosmiczny wpływ na wyświetlenia i filmy, które mają jakieś restrykcje, tak jak mówię, prawa autorskie, czy treści niemile widziane dla reklamodawców, wyświetlają się na YouTubie gorzej, więc mniej po prostu tych poleceń itp. itd. Czyli kochani, kończymy ten vlog. Mówię, teraz będziecie mieli nazwę, jak się film pojawi, że to jest kanał Emigrant. Wszystkie filmy stare na kanale zostają.
tutaj nie ma żadnych zmian, nie ma też dużych zmian, jeżeli chodzi o treść. Będzie, mówię, więcej tematów takich bez Kuby, bo Kuba, ten kanał zaczęliśmy, jak Kuba miał lat 8, a ma lat 11, więc on też ma już swoje tam, wiecie, tematy i niekoniecznie z ojcem chce w tych filmach występować, więc ja mu się nie dziwię, więc kochani, jeszcze raz zapraszam was wszystkich, zostańcie na kanale, będą ciekawe tematy, już zaczynamy nagrywać fajny film w tym tygodniu, tylko wam zdradzę, że odwiedzimy fajne miejsce i tam nagramy fajnego vloga, kochani. Dziękuję, że byliście. Zostawcie komentarz, czy pomysł się wam podoba, czy nie. I co? I jak zawsze, do następnego filmu, kochani. Cześć!